bez rańca, jak bita śmietańca. Słuchaj, taką miałam się sytuację, jaką miałam akcję. No po prostu temat do usterki, znaczy się do uwagi. Słuchaj, no po prostu mi nie uwierzy, co mi się spotkało w Żabce. To po prostu, to jest szak. This is szak. This is very big szak. Idę se, słuchaj, ta do Żabki. Z rana se idę do Żabki. Z samego rana, no świt, ledwo co słońce wyszło poza chmur. A ja se wchodzę do Żabki, nie? Po lodeki. Znaczy się, nie. Ja szłam po padlinę, bo tam są takie gratisy, nie? Że jak kupisz jedną mandlinę, to masz drugą gratis, albo tam za pół ceny. I wiecie, wiem, że to się nie opłaca, ale jest napisane gratis i ja muszę to kupić, nie? Bo jest napisane tanie, jest na, wiecie, na żółtym jest napisane sala, a ja lubię być na sali. Więc wiecie, no jest wszystko zajebiście kolorowo. No i no, bo już się podniecił, nie? Słuchajcie, wchodzę do tej Żabki. Stoję za ósmą półką od wejścia, nie? Między pasztetem a batonami i nagle, słuchajcie, słyszę, no słuchajcie, ale jaka akcja! Nagle słyszę, wszyscy na ziemię, gleba! Ja w szoku, słuchajcie, no z samego rana taka akcja! Słuchajcie, to był taki szok, że ja po prostu nie wiedziałam, co się dzieje. Nas było z 15 osób w tym sklepie i ten facet w tej czarnej masce, słuchajcie, on mówi do tej babki, do tej ekspedientki, mówi tak, masz minutę, żeby dać mi cały hajs, rozumiesz? I nie patrz mi się w oczy, bo źle z tobą będzie. I nagle, słuchajcie, mnie ocknęło, że w moim plecaku ostatnio mój syn zostawił swój zabawkowy pistolet i ja postanowiłam, że ja będę bohaterem tej całej imprezy i tej całej Żabki i ja mu pokażę, gdzie raki zimują. Słuchajcie, ja to tak wstałam z tej podłogi, nie? Wziąłam tego mojego gnata i mówię tak. Idź stąd, frajerze. Buda stąd, buda, poszedł stąd. Czego tutaj ludzi straszysz? Chyba nie chcesz, żebym pociągnęła ze spust. On się na mnie patrzy, słuchajcie, w szoku mówi. Ty, blondyneczko z niebieskimi oczami, a tobie co? Ja mówię, gówno, jak nie wiesz co, wypadł z tego sklepu, bo jak nie, to będę musiała ci odstrzelić gnata, a chyba tego byś nie chciał. Ja mówię, idź stąd, poszedł! Poszedł stąd raz, dwa, trzy poszedł stąd. Ale wiecie, tak powiedziałam, nie poszedł stąd. Jak wiecie, nie poszedł stąd, tylko poszedł stąd, buda, poszedł. I on jak powiedział, poszedł, to normalnie aż tak, ja mówię, wypadł stąd, trafiliku, wypadł stąd, już cię tu nie ma, zostaw te pieniądze i wypierdzielaj. Jeszcze tak za nim poleciałam, on taki zesrany, nie? Mało tu kloca w gaciach nie zostawił. Jeszcze taki zesrany, tak biegnie, a jeszcze tak skopa. Akisz! Mówię, nie będzie tutaj frajer imprezy rozwalał, nie? Tak za nim, słuchajcie, lecę tak na rozchodniaka, mówię tak, wypadł stąd, bo ci pokażę, gdzie kabanosy pakują. No i on się tak zesrał, słuchajcie, że poleciał. Jeszcze chciałam mu takiego kopa sprać na do widzenia, ale się obudziłam, nie? Słuchajcie, jak ja mam ostatnio sny, to po prostu nie uwierzycie. No po prostu, wiecie, ostatnio na Instagramie, w story, się pytam ludzi, żeby im polecił jakiś mocny film. Ja się tak naglądałam, słuchajcie, tych kryminalnych, tych bandyckich, tych narkotyków, że po prostu mi się teraz takie głupoty się, no. Ja pierdziela, ale akcja, co? No i też właśnie jestem w szoku, nie? Że to w ogóle taka sytuacja była. No ale wiecie, no obudziłam się i... Ale wiecie co, jak ja bym się nie obudziła i ta ekspedientka, wiecie, no ona na pewno była załamana, nie? Ja pierdziela, ja to za dużo tego 2.11 oglądam. No ale wiecie, no miłego dnia wam życzę. Ja to jednak mam zryty berę, co? Wiecie, każdy może mieć jakieś sny. Ja mam akurat takie kryminalne, bo ja lubię oglądać takie kryminalne rzeczy. No dobrze, żeby mieć jakieś stare dziady nie śniły z gołymi dupami, bo już w ogóle takie na takie fla... Bo! Ja sobie tak myślałam, nie? O tym śnie, że mówię, jak to by się działo naprawdę i jak ja bym tak rzeczywiście zrobiła, to zobaczcie, jak ja bym była bohaterem, to ja bym była sławna na pół wsi. Na pół wsi. Te sny są naprawdę niesamowite. Kiedyś mi się śniło, że siedzę na kiblu i sikam, nie? Tylko, że byłam w łóżku. Sen się spełnił, tylko nie w kiblu.